Na pierwszym planie widzę istotę, która wygląda trochę jak koza. Jest w przebraniu, w takich szatach ceremonialnych, nazwałabym to trochę właśnie buddyjskich. Przeważa tutaj taki pomarańczowy, trochę złoty kolor. I ta koza ma na sobie te szaty, jest coraz większa teraz się robi. I w tym momencie mówi, zwraca się teraz do Mariusza. Poszedłeś za mną, a ja włożyłam na ciebie złote szaty. Czy Mariusz coś jej odpowiada na to? Mariusz jest z tyłu za tą, teraz widzę jego duszę, za tą kozą. To jest taki, jakby taka postać trochę humanoidalna. Poprosił Mariusza, aby tutaj wyszedł na pierwszy plan. To jest sesja dla niego. Sama nią poprosił. On wychodzi na pierwszy plan i mówi, że to nie jest tak, jak my teraz, jak ta koza się pokazuje, że to jest trochę inny byt. I wtedy teraz w tym momencie on przybiera jakby swoją taką prawdziwą postać i to jest bardzo duży humanoid z taką jakby trochę niebieską skórą. Wygląda, ma w ręku taki jakby trójząb Aqua z konstelacji wodnika. Mówi, że pochodzą z konstelacji wodnika, a używają symboli kozy, bo kiedyś była to, w ten sposób można było łatwo dostać się do umysłu osoby wyznającej buddyzm. Za pomocą wizerunku kozy? Tak. Dlaczego? Co ma wspólnego koza z buddyzmem i z umysłem ludzkim? Bo zazwyczaj koza się kojarzy z jakimiś satanistami, z tego typu kultami, a tu mamy buddyzm. Bardziej widzę, że tak jakby mnisi uważali to za wyjątkowe zwierzę. I mówi nam, że to był Tybet. No niech nas Mariusz teraz zabierze do jakiegoś wycia, które tutaj rozwiąże nam całą tę zagadkę związaną z tym bytem. Kiedy, w jakich okolicznościach zawarł, jakie pakty z tymi humanoidami? Bo rozumiem, że pozwolenie na sesję mamy od niego, tak? Tak, daję pozwolenie. Daję pozwolenie i teraz jest, właśnie przyglądam się temu, co tutaj się dzieje. Bo jest taki rodzaj, powiedziałabym, takiego stuporu teraz. Właściwie tak, to jest trochę tak, jakby się zawiesił obraz w komputerze. Jest Mariusz, jest ten humanoid, który jest taki dosyć postawny, szeroki w barkach. Ma też takie długie, kasztanowe włosy, lekko falujące i to jest jakiś, on go trzyma w jakimś szachu, mam wrażenie. I teraz jest taka scena, że Mariusz, on naśladuje ruchy Mariusza. Mariusz robi krok w prawą stronę i on to naśladuje, idzie, ale nie naśladuje po nim. Właściwie robi to równocześnie, tak jakby był jego częścią. Mariusz robi krok w lewo, i on równocześnie robi ten sam krok. Czyli ten krok wychodzi najpierw od Mariusza, ale w momencie już, nawet jeśli zanim jeszcze, to jest ten moment, kiedy on jeszcze nie zdąży oderwać nogi od podłoża i ten humanoid robi dokładnie to, co on. Mariusz przeczesuje sobie jakby tak włosy ręką i on robi to samo. Obraca się, on robi to samo. Bo mówi, że jest częścią jego energii, że są jednią, chciałeś być jednią. Zapytaj się Mariusza tak uczciwie, niech nam powie, czy chce się pozbyć tej ingerencji dzisiaj tutaj w tej sesji? Czy jest na to gotów całym sobą? Dusza mówi, że Mariusz fizyczny ma za mało informacji. Mhm. To dlatego tutaj jest. Bo dla Mariusza fizycznego informacje są informacjami. Mhm. A informacji jest tyle w tej grze, że można by pisać niekończące się księgi. To by nie miało końca. Jest tyle informacji różnych. I kiedy my traktujemy informacje jako, tak jakbyśmy zaglądali do studni bez dna i tylko widzieli, że jest ich coraz więcej, to się gubimy. Dlatego dusza pokazuje, żeby on odczuwał, co stoi za informacją i czy za informacją jest wiedza, ale tu chodzi o tę wiedzę, której on szukał właśnie w swoim tutaj życiu, po której on chciał sięgnąć. Co
co jest tą informacją, która dla niego tutaj robi nawet nie różnicę. Tu nie chodzi, dusza mu mówi teraz, tu nie chodzi o ulgę, tu nie chodzi o chwilowe, lepsze samopoczucie, albo gorsze, albo tu chodzi o wejście na własną linię czasową, wejście na, jest taki jakby nowy początek, to jest jakieś wydarcie się z czegoś, z jakichś powłok. Tak to pokazuje dusza. I on ma za mało mentalnie tutaj fizycznie informacji, na tyle takich, które przekonałyby jego mental, żeby pozbyć się tego humanoida. Ale on jest tutaj z nami dzisiaj. Mariusz jest tutaj z nami dzisiaj, żeby wyjść z tej sytuacji. Czyli wola jakaś jest tutaj, jest jego strony. Tak, oczywiście, że tak. Bo to jest, ja czuję, że tak, ale dusza tutaj wskazuje, że coś jest jeszcze potrzebne. Jest lęk przed utratą czegoś. Gdzie w nim znajduje się ten lęk? Czegoś, co dostał. Brzuch. Gdzie jest? I serce. Trochę też gardło, ale też tył głowy. Lęk tył głowy. Pierwszy raz tak widzę coś takiego. Trochę kręgosłup. Są różne takie miejsca. I on ma taką, ten lęk ma taką galaretowatą postać. A czego się boi utracić? Ochronę, też jakiegoś rodzaju przywileju. Pokazuje życie, kiedy dostał w jednym właśnie z żyć tybetańskich, dostał, były dwa chyba życia te tybetańskie, w jednym aspirował, modlił się, a w drugim dostał, mówi, złote szaty, był przywódcą mnichów. Ale abyśmy mogły pójść dalej i troszkę o tych życiach się dowiedzieć, czy konieczne na tym etapie jest już usunięcie tego lęku z jego energetyki, by ruszyć dalej? Tak. To pokaż mu, jak to się robi. Cały ten lęk niech wyrzuci, bo te wszystkie przywileje, o których tutaj mówi, są jednym wielkim kłamstwem i on dobrze o tym wie. Lista punktów jest tutaj jego długa i sytuacja nieciekawa ogólnie. Cały lęk z głowy, z gardła, z brzucha, z serca, z kręgosłupa. Tak, on to wyrzucił. No dobra, to teraz posłuchamy historii na temat żyć tybetańskich Mariusza. Dowiemy się, co tam się takiego ciekawego wydarzyło. Jego widzę w jednym z żyć jako jakiegoś lamę. I mówi o zaszczytach wtedy, mówi o zaszczytach. Mówi, że to nawet nie była dla niego droga, kiedy on czuł, że zbliża się do czegoś wielkiego. Teraz pokazuje taki obraz. Pokazuje siebie jako małego chłopca, aspirującego i mówi, że było w nim takie bardzo silne poczucie, chęć znalezienia prawdy. Chęć odnalezienia prawdy. Takiego zgłębiania. Pokazuje się w jakichś świątyniach i był w stanie dużo poświęcić dla tego. I mówi, że był mało zainteresowany życiem doczesnym. I w tym momencie pokazuje właśnie tę kozę, która go odwiedza. To jest tak naprawdę ten humanoid. I oferuje mu złote szaty i poznanie, tajemnica poznania w zamian za energię jego duszy. Ale ten komunikat nie jest tak oczywisty i uczciwy, jak teraz to słyszymy. Tu chodziło o to, że ta istota mu oferuje diament, który będzie umieszczony w jego czole, sercu, gardle i brzuchu. Mówisz o tym życiu lamy, czy o tym drugim życiu? Bo powiedziałam, że są dwa życia. Właśnie tak nakłada, bo ja widzę tak jakby ta obietnica bardzo podobna padła w obu życiach. Tylko w jednym z żyć nic dalej za tym nie poszło, tak jakby ta istota nie dotrzymała słowa. Ale później jest drugie życie ówczesnego Mariusza i tam w zamian za jego duszę, bo tam to jest ciekawe, bo on tam się wciela, tak jak widzę, jest tam chłopcem i on ma bardzo czystą duszę, tak jakby prawie nie miał ingerencji. I mówi, że wychowuje się w miejscu o bardzo wyjątkowej energii, Tybet, pokazuje na Tybet. Mówi, że miał też różnego rodzaju widzenia, takie, że czasami miał wrażenie, że potrafi wyczuć, co jest pod ziemią i co jest w górach Tybetu. Co jest we wnętrzu gór Tybetu.
Mówi, że nie wszystkie góry są, nie wiem jak to być, naturalne. Niektóre są czymś w rodzaju portali. Dlatego na przykład Chiny są Tybet, tak pokazuje. Ale też inne kraje, że dużo krajów i przywódców wie, czym to jest, czym jest tutaj ta energia. On mówi, żeby tam żyć, trzeba mieć bardzo dobre zarządzanie energią. To nie jest miejsce, w którym pokazuje tak jakby teraz nas tutaj, że nasze ciało miałoby problem, żeby tak żyć tam, jak mówię, od początku do końca w takiej energii, bo albo byśmy byli bardzo, bardzo czyści, tak mówi, że tak pokazuje teraz, nie wiem czemu, taka jest rozbłyskująca energia, taka, która idzie w prostej linii do góry i w pewnym momencie się tak rozwidla jak palma, nie wiem, jak fajerwerki. I mówi, że to jest coś takiego, że to wymaga bardzo świadomego odczuwania wszystkich z naszych energii. Rozróżniania energii na przykład, która energia jest moja, a która przychodzi z zewnątrz. On wtedy miał wyczucie. Mówił, że czuł energie, które nie są jego na przykład. Niech nam trochę opowie o tych podziemiach, co tam jest w tych górach. Powiedział jakieś portale, dokąd prowadziły. Prowadzą, może nadal, pewnie tak? Mówi, że część jest nieczynnych, a część jest czynnych, część nie. To się dezaktywował celowo, czy same przestały tam być aktywne? Bo coś pokazują cesarze chińscy na przykład, że wiedzieli, co tam jest. Pokazuje, że Rosję też, USA, takie kraje. Tak, czyli tutaj pokazuje tych, którzy przyjeżdżają jakby korzystać z tej energii, jakby wiedzą, że chcą ją mieć dla siebie, ale też kontrolować te portale. Mówi, że na tym też z tego też wynika potęga Chin dzisiejsza, z kontroli nad Tybetem, bo tu nie chodzi o jakiś region, tu nie chodzi o to, co nam się wydaje, co nam się tutaj mówi, że chodzi po prostu, chodzi sobie o Tybet, bo tak, tam chodzi o tę energię, o te portale, takie jakby czasoprzestrzenne, ale też jest coś w rodzaju, on pokazuje teraz, że jest jakiś handel tymi portalami, no dziwnie to wygląda, ale tam są jakieś procesy alchemiczne. On pokazuje jakiś fragment jakiejś góry. I mówi, że energia, która tam jest, ma działanie transformujące, transformuje metale. To jest energia alchemiczna. Pokazuje teraz coś takiego, że zasoby ziemi, być może to jest złoto, chyba wapń, coś ze skał. Właśnie wapń chyba ze skał, on to tak teraz pokazuje ze skały, z wapń, jakieś jeszcze metale, ale też złoto, one są transportowane tymi portalami do innych konstelacji. Na przykład widzę konstelację Łabędzia, pokazuje Wodnika, Orion i inne, mówi, i inne. To jest handel, czyli jakby przychodzą sobie ziemianie, którzy wiedzą o tym, że wysyłając coś tam, dostają coś w zamian, na przykład technologię. Okej, okay, rozumiem, że złoto może tutaj być obiektem zainteresowania, ale wapń, co takiego robią te inne cywilizacje, te inne rasy z wapniem na przykład? Ja wiem, że to jest niepotrzebne, już tam tego nie ma, ale też chodzi o złoto, tu chodzi bardziej o tą alchemię, jakby widzę, że to jest jakaś taka jakby, to nie jest tak, że oni pobierają tutaj stąd złoto, ono jest w tym procesie alchemicznym tam w tych górach zamieniane w złoto te metale. Tam się coś dzieje takiego, tak jeśli ja to dobrze w ogóle teraz rozumiem. A ta alchemia, która tam zachodzi, ona zachodzi pod wpływem miejsca energetycznego, które jest, tak, które należy do samej ziemi fizycznie, czy tam coś skąd inąd jeszcze przychodzi jakaś energia, która to powoduje? Czy to jest tylko sama Ziemia, która ma w sobie tę moc? Dusze tak stworzyły takie miejsca na Ziemi. To miało służyć nam, duszom. No ale wyszło jak wyszło. Czyli on tam żyjąc wiedział o tych portalach, ale była mowa o jego dzieciństwie, opowiadałaś, tak? Gdyby małym chłopcem i aspirował do tego, aby kimś być, modlił się, aż w konsekwencji potem został lamą, dobrze zrozumiałam? Tak.
po tym, jak przyszła ta koza do niego i złożyła mu tę ofertę. Tak, to był pakt. Wiecie, to była kontynuacja paktu z innego życia. A ten diament, powiedziałaś, został mu umieszczony w czole, w sercu i w gardle i w brzuchu. Czy on ma to do tej pory w swoim ciele energetycznym? Tak. Tutaj, wiesz, to jest jeszcze No. jedna ciekawa rzecz, którą ja widzę. Dobra, Ja widzę, dobra. że on w tym momencie, kiedy on jest tym dzieckiem, to nie jest tak, że on taki jest nieświadomy i teraz taka ofiara, bo przyszła koza i mu po prostu zainstalowała diamenty i teraz tak głupia dusza. Nie. To jest tak, że on wie, co się dzieje. I to mnie ciekawi. On wie, ja czuję, że i on to mówi, że on wie, co robi ten humanoid. On wie, że on go usztucznia i będzie żerował na jego energii. Też mówi, to jest transakcja, jakaś transakcja, ale on się temu poddaje. Poddaje tak, poddaje się temu, ponieważ na to się zdecydowała jego dusza. Na taki rodzaj doświadczenia. A co poprzez takie doświadczenie chciała osiągnąć tutaj? Jaki był cel tej duszy w tamtym wcieleniu? No jest to zrozumieć, bo to jest po prostu, widzę taką energię, która teraz tak jakby energia chciała coś tutaj poprzez bycie energią pokazać. Nam się wydaje chyba bardziej, my bardziej traktujemy serio pewne rzeczy i nam się wydaje, że tak przecież to jest interpretacja umysłu. Natomiast dusza wie, że jest nieskończona, wie, że jest poza tą grą, poza czasem, poza przestrzenią, poza wymiarami, poza górami Tybetu i poza holograficzną ziemią. To nie jest tak, że jak nam się wydaje, że teraz, nie wiem, dusza została złożona na ołtarzu. Tak nie jest. Dusza tutaj doświadcza. On mówi, dusza chce pokazać tę historię, jakby napisać ją z innej strony. Kiedy udaje ofiarę. Na potrzeby gry po prostu, tak? Na potrzeby w ogóle źródła, mówi. Na potrzeby zrozumienia tego. Ona chce grę pokazać jakby nam samym, tutaj fizycznym też, i sobie z innej strony. Bo mówi o tym, że problem nasz tkwi w tym, jak my chcemy interpretować grę. My grę chcemy rozszyfrować i interpretować poprzez to, jak jesteśmy przyzwyczajeni do interpretowania gier, również takich międzyludzkich, relacyjnych, relacji, jakichś różnych naszych wyborów życiowych. Ale to jest, mówi, pułapka, bo to bardzo zawęża nasze myślenie. Dualizm, dobry, zły. Mówi teraz właśnie to do Mariusza, jeśli chcesz poznać prawdę, kieruj się odczuciem. Kieruj się odczuciem. Mi tutaj przychodzi cały czas jedna rzecz, teraz to mi pokazuje moja dusza. Nasza klientka, która napisała książkę, Rozmowy z duszą i rozmawiała ze swoją duszą przez lata i tam przez jakiś czas i spisała tę książkę i później okazało się, że to nie była dusza, że te odpowiedzi dawała istota, która bardzo dobrze podszywała się pod duszę i wykorzystywała jakieś jej potrzeby. I teraz widzę tę jej książkę, tutaj ona jest jakby pokazana jako właśnie wytłumaczenie tej historii i można by odebrać, że nasza klientka, koleżanka tutaj jest, była tą pytającą, czyli była tą ofiarą, którą wkręciła jakaś istota. Ale tak naprawdę my, czytając tę książkę, jeśli odczuwamy energetycznie, to my wiemy, że tam jest dusza. Tylko, że duszą jest pytająca dziewczyna. To ona jest duszą. A tym, co odpowiada, jest humanoid, czy tam sztuczna inteligencja. Więc to są rozmowy z duszą, tylko gdzie indziej jest dusza, a gdzie indziej jest ta część, która nie wie. I teraz, co zrobiła dusza w przypadku tej książki? Dusza udawała w jakimś sensie, przyjęła rolę, którą przyjmuje zawsze. Przyjęła rolę zagubionej, przyjęła rolę pytającej, przyjęła rolę takiej, która się zwraca po radę, traktuje tak trochę jakby z pokłonem tego swojego rozmówcę, czyli tę istotę, którą uważała za większą od siebie. I robi to w taki sposób, w jaki gra też w tej grze. My, nasze dusze w to grają.
Ale dlaczego pytają, dlaczego uważają się za mniejsze? Po to, żeby obnażyć, że ten, kto odpowiada, nie ma nic do zaoferowania. I teraz ja widzę coś takiego, to mi pokazuje moja dusza, że kiedy my potrafimy dobrze odczytać ten komunikat, czyli inaczej niż jesteśmy przyzwyczajeni, to teraz rozumiemy, po co to jest robione. Po to, żeby zrozumieć, że ci wszyscy, których pytamy, do których się zwracamy jako do bogów, do przewodników duchowych, do nauczycieli, mentorów, oni nie mają nic do powiedzenia na głębszym poziomie. To zawsze, oni zawsze dojdą do ściany, będą się powtarzać. A jeżeli jesteśmy wrażliwi energetycznie, to zrozumiemy, kto tu jest kim i jaką rolę odgrywa. I to jest odpowiedź na to pytanie, nie wiem, czy to... Ta książka była po coś. Pomimo, iż wyszło inaczej niż autorka sobie to wyobrażała. Bo wyobrażała sobie mentalnie, ale ta książka jest ważna. Ta książka jest ważna, bo należy przede wszystkim inaczej. Przede wszystkim dla niej samej. Tak, ale jeśli ona pokazałaby tę książkę ludziom, przeczyta ją inaczej, to jest zamiana ról. Zobacz, ta książka świetnie pokazuje to, w co gra dusza. W co gra dusza? Dusza pyta innych, ma tutaj taką rolę. A pytając, tak naprawdę dostaje często takie zimne, mentorskie odpowiedzi. Dusza nie ma mentorskiego tonu najczęściej. Czyli tutaj w przypadku Mariusza ta dusza zdecydowała się odegrać taką ofiarę i przyjęła tę ingerencję tej kozy, też żeby pokazać tutaj tą różnicę, tak? Co jest duszą, a co nie jest duszą. Żeby obnażyć po prostu... Tak, jak bardzo mistrzowie dochodzą do ściany, do sufitu. Jakby widzę w pewnym momencie, uderzają w sufit, uderzają w ścianę. Coś się kończy. Zaczynają, nie są w stanie wyjść dalej. Bo to, czego szukają, to są oni sami, jeśli mają duszę, a oni szukają na zewnątrz. Tak, albo przez jakieś praktyki. A później, kiedy zamieniają się w tych mistrzów czczonych, to najczęściej tutaj jest im odbierane to wszystko, bo ten dusza nie będzie chciała, żeby był, znaczy nie dąży do tego, żeby ją czcić. To nie są zasady duszowe, źródłowe. My myślimy, że te zasady są trochę takim przełożeniem naszego tutaj świata, ale dusza Mariusza teraz mówi, że gdyby tak było, to jaki sens byłoby zamykanie Matrixa, jeżeli w źródle miałoby być tak samo, że obowiązują te same reguły, że są te same jakieś hierarchie, na przykład elity, mistrzowie. To po co? To po co stąd wychodzić? To nie jest, ten świat nie został zrobiony na podobieństwo, on jest zrobiony w taki sposób... Na przeciwieństwo. Na przeciwieństwo, ale z haczykiem jakby widzę. Przewrotnie bardziej. Dusza mówi, on jest zrobiony przewrotnie. I właśnie cały czas pokazuje tak jak ta książka, która... To są rozmowy z duszą, ale nie dusza tam jest osobą pytającą. Pytającą sztuczną inteligencję nawet teraz bardziej widzę, no bo te istoty są sztuczną i są elementem sztucznej inteligencji. I chcąca zdemaskować to, co oni tak naprawdę chcą nam mówić, do jakich wartości bardzo często nam bliskich się odwołują. Okej, to wróćmy jeszcze do tego lamy, gdy już zostaje Mariusz wtedy lamą. Czyli ma takie poczucie, że osiągnął to, co sobie założył? Czy jest tam zadowolony od tego momentu ze swojego życia? Mówi, że na poziomie mentalnym o tyle, że mentalnie bardziej, tak jakby... Mówi, że nic nie musi. Dla niego to jest takie wtedy wygodne. Mówi, że jest wygodne dla niego. A czym przepłacił za te zaszczyty w praktyce? Mówi, że czuł się tak, jakby jego energia stała się, miała kanty, przestała przepływać. Przepływać tak harmonijnie, płynnie, tylko tak jakby zaczęła się łamać. Łamać i czuł ograniczenia. Czuł silne ograniczenia i tak jakby też mówi, że powietrze stawało się coraz bardziej gęste wokół niego. I że miał koszmary też, że miał koszmary. A na poziomie ciała jakieś wiązało się to z jakimiś chorobami? Jakieś konkretne części ciała ucierpiały wtedy? Miał problem z nogą. W jakimś upadku z prawą nogą. Biodro. Okej, okay, natomiast chciałam Cię jeszcze zapytać o ten diament w czole, w sercu, w gardle, w uchu. Powiedziałeś, że w tym momencie to jest w energetyce Mariusza.
Czy są to implanty, które on nosi do dziś i co one powodują w nim? Odcięcie od siebie, tak. Odcięcie od tego, co on szuka. Błądzenie, brak energii. Jego energia jest skierowana cały czas w to samo miejsce. Do tych humanoidów? Tak, ja widzę poprzez buddyzm do humanoidów. No dobra, to zacznijmy trochę od końca naszą listę tutaj z punktami. Zacznijmy od tego buddyzmu w takim razie. Mariusz tutaj poprosił nas o wezwanie na poziomie eterycznym, jeżeli zechce się zjawić tego mistrza, jednego z tych dwóch mistrzów, którego widziałyśmy na zdjęciu, tego duńskiego mistrza, nauczyciela, kimkolwiek on tam jest. Ja go widzę w takiej lodowej, nie wiem, czy to jest skała. To wygląda jak kostka lodu, tylko wzrostu wysokiego mężczyzny. I on jest w środku. I mówi, że uśmiecha się bardzo szeroko. Bardzo, bardzo szeroko. I mówi, że przeprasza, ale nie może tu wejść. Nie może tu wejść, bo to się wtedy by rozpuściło, to w czym on jest. Jest mu tam dobrze w tym lodzie? Mówi, że w ten sposób zapewnia sobie nieśmiertelność. Czyli jest duszą? Bo tylko dusza mogą być nieśmiertelne. Zaczął się zastanawiać. Tak jakby teraz tak trochę to pytanie go wprawiło w zakłopotanie. Zastanawia się teraz, co odpowiedzieć. Rozgląda się, patrzy do góry. Nie wiem, tak jakby szukał duszy. Nie wiem, mówi, że nie wie. Mówi, że jego dusza jest, ale nie jest tutaj. Bo dusza jest czymś, on tak jakby pokazuje, że jest czymś takim wyjątkowym. Jest częścią wszystkiego. I nie jest tutaj, gdzie jest on. Jest gdzieś indziej. I po prostu jest odcięty od własnej duszy. Natomiast tutaj takie jest pytanie Mariusza w związku z tym mistrzem, tak zwanym. Początkowo, gdy wszedł na ścieżkę buddyjską Mariusz, był tym zafascynowany i miał w sobie wielki entuzjazm, gdy wszedł na tę ścieżkę. Potem jednak, po pewnych decyzjach tego nauczyciela, cały ten jego entuzjazm spadł niemal do zera. I tutaj jest pytanie Mariusza, co było przyczyną tego wszystkiego? Bo Mariusz się zastanawia, czy to w nim samym było coś nie tak. Na poziomie energetycznym to jest tak, że Mariusz nie miał uświadomionej wizji, ale na poziomie energetycznym tak jakby zobaczył go trochę w jego prawdziwej postaci. Bo on teraz jest tutaj w tej szklanej, jakiejś takiej skrzyni, nie szklanej, tej lodowym, w tej kostce lodowej. Ale on się bardzo szeroko uśmiecha i w pewnym momencie tak jakby tamten jego, tak jakby język przypomina bardziej język jakiejś takiej jaszczurki, taki czerwony, długi, się co chwila wysuwa, ale to się dzieje bez jego wiedzy. I on jest tak trochę zakłopotany nawet tym, tak widzę. I tak jakby tutaj widzę, że Mariusz tak jakby zobaczył coś, co na poziomie eterycznym, co mu nie pasowało, a później już ta informacja spowodowała, że pewne rzeczy on sobie ułożył w taki sposób, że jego dusza jakby upewniła w tym, że to nie jest jego mistrz. A czy widzisz przy tym tak zwanym mistrzu te same ingerencje, które są przy Mariuszu, te kozy? Czy to są jakieś inne jeszcze tutaj byty? Dużo, dużo by. To jest taka, ja widzę taką piramidę, jakąś wielką piramidę. I jak patrzę, to jest złota, jakaś taka złota piramida. Można by powiedzieć, że złota piramida, tam jest jakieś oko jeszcze w środku i są jakieś, ktoś wodzi jakiś kapłanek też. I to się ciągnie i ciągnie, to jest bardzo długie. To jest nad nim. A czy Mariusz w tym momencie w jakikolwiek sposób jest połączony z nim jeszcze? Czy trzeba będzie tutaj dokonywać jakiegoś, nie wiem, odcinania się? Z nim nie, ale jest bardziej z tym, co za nim stoi. To jest tak bardziej ta piramida. Piramida i te diamenty, tak bym powiedziała. Znaczy, ala diamenty, to co ma tam w sobie. Dobra, to myślę, że nie ma sensu za bardzo co analizować tego tak zwanego mistrza. Możemy go już pożegnać.
Tak, on cały czas się uśmiecha, tak nawet, to jest trochę takie dziwne. Tak jakby nie miał jakiejś, nie wiem, jakby mu coś odebrano, tak jakby nie wyczuwał tego, ani w czym on jest, ani w czym my jesteśmy, jest tak jakby udaje uprzejmego bardzo, ale tak do przesady, aż to jest po prostu irytujące i tak coraz szerzej się uśmiecha i macha na pożegnanie. Pożegnajmy go. Ja nie wiem, ktoś, kto po prostu, nie wiem, ma... stracił pamięć, czy tak ma Alzheimera, nie mam pojęcia, po prostu się głupio, tak, no sorry, no ale tak się uśmiecha, tak jakby stał przy szybie i beznamiętnie po prostu się patrzył, się uśmiechał i macha i to tyle. Okej, okay, przejdźmy teraz do tego drugiego mistrza, to jest już tym razem jakiś Tybetańczyk, zdaje się. I tutaj chodziło w przypadku tego mistrza o to, że Mariusz miał kontakty z jego bezpośrednio następną inkarnacją, 17. Natomiast ten pan ze zdjęcia to jest 16. inkarnacja tego mistrza. I jakby medytowali nad 16. inkarnacją mistrza. To jest śmieszne. Nie wiem, czy to ktoś zrozumie cokolwiek z tego. Więc jest jakiś mistrz tybetański, którego spotyka w tym życiu Mariusz i z tym mistrzem medytują nad poprzednią inkarnacją. Uczekaj, poczekaj na ten chwilkę. Nie no, chyba to, co powiedziałam wcześniej, było zrozumiałe, kto nad kim medytuje. Dobra. I teraz o co chodzi? Mówi się, że samo jego zobaczenie na żywo lub choćby zdjęcia tej 16. inkarnacji lub zdjęcia tej 16. inkarnacji spowoduje, że człowiek osiągnie wyzwolenie. Poczekaj. Że człowiek osiągnie wyzwolenie w ciągu... Nie śmiej się, bo ja nie mogę przestać. Że człowiek osiągnie... Może to dobrze, trochę rozładowałyśmy tutaj atmosferę. To będzie hit. Nie, nawet nie myśmy. Tak, ale no. Ale same informacje. No, poczekaj. I okazuje się, że już choćby samo patrzenie na zdjęcie tej 16. inkarnacji tego mistrza spowoduje, że człowiek osiągnie wyzwolenie najpóźniej w ciągu 16 wcieleń. My zdjęcie żeśmy widziały, także jesteśmy na bardzo dobrej drodze ku wyzwoleniu. Ale zerknij ty teraz jeszcze na tym poziomie, na którym teraz znajdujesz notorię na tego mistrza i powiedz mi, co ci przyjdzie na temat tej postaci. Zaraz też opowiemy, jakie praktyki tutaj, o jakie praktyki, o jakie medytacje, o jakie wizualizacje chodziło, ale na razie sama ta postać, co ci się pojawi. Ja widzę bardzo podobnie, widzę coś w rodzaju takiego trójkąta. Czyli to samo, co było za tamtym Dąbczykiem, tak? Tak. Ale nie wiem, dusza tego mistrza się tutaj zjawia, czy też nie? Nie wiem, ja w ogóle go nie czuję tutaj. Widzę tą wieżę taką, jakąś taką złotą, ale tak jakby on się tu chyba nie zjawi. Nie mam tutaj tej pewności takiej, ja tak jak na to patrzę i być może też tak, dlatego ten obraz się tak odsuwa. Nie mam może we mnie też takiej gotowości, żeby to przekazać, ale tutaj chodzi, że chyba ten 16 i 17 to nie jest żadna kontynuacja. To są takie, to jest jakby, ja widzę, że ten 16 jest gdzieś uwięziony. Czyli to nie była inkarnacja, ten 17 tego 16? To jest na tyle, to jest kontynuacja oczywiście, to jest kontynuacja, ale to nie jest wcielająca się dusza, to nie jest wędrująca dusza, ja tak tutaj tego nie widzę. To jest kontynuacja jako kontynuacja historii, ale energia duszy i tutaj mi pokazuje dusza Mariusza coś takiego, że Budda w swojej pierwszej, znaczy w swojej postaci Buddha, jak mówimy o Buddzie, który tutaj żył na ziemi, on chciał zbliżyć się do źródła. To był jego cel. I szukał różnymi sposobami. Zaczynał w pewnym momencie, doszło do różnego rodzaju ingerencji, ale ta historia została oczywiście wykorzystana i napisana przez Matrix w taki sposób, żeby nie służyła temu samemu,
Znaczy, żeby łapać naszą potrzebę i tak jak mu pokazuje siebie Mariusz, kiedy był tym chłopcem w Tybecie, kiedy tam czuł te skały, kiedy wiedział, co tam jest w środku, te portale, to on, jego potrzeba zbliżenia się do źródła była przychwycona wtedy. I tak samo on mówi, że to jest cała tutaj nasza historia, nawet jeśli byśmy tutaj jakby było też jasno powiedziane, że tutaj dochodzi do różnego rodzaju resetów świadomości, bo kiedy my się zbliżamy do jakiegoś momentu, to następuje reset. Dlatego jesteśmy, nam się wydaje, że od dwóch, iluś tam tysięcy lat jesteśmy ciągle w czarnym D, tak? Dlatego, że kiedy my się do czegoś zbliżamy, następuje reset i następuje reset i następuje reset i znowu jest zerowanie. Więc tutaj zbliżając się, jeśli nie osiągniesz tej pewnej świadomości, teraz my jesteśmy znowu w punkcie takim, gdzie albo nastąpi reset taki czy inny, albo jest wiele dróg, ale my się znowu zbliżamy do takiego statycznego punktu zrozumienia. I teraz bardzo dużo od nas zależy, to pokazuje dusza Mariusza, że bardzo dużo zależy od nas, od naszej świadomości. Ale od świadomości hosta. Na ile host pozwoli duszy i pozwoli sobie naprawdę zbliżyć się do źródła, bo Budda też tego chciał. Chciał się zbliżyć do źródła, za życia. Dobra, to teraz ta medytacja, o której nam mówił Mariusz, którą praktykował nad zdjęciem tej 16 inkarnacji mistrza, polegało to na tym, że wizualizowało się jakieś światło wychodzące z czoła mistrza, z gardła, chyba serce zdaje się w różnych kolorach. Co tak naprawdę praktykował w tych momentach Mariusz? To była większa aktywność tych kryształów i oddawanie energii nie mistrzowi, to nie chodziło o tego człowieka. To jest jakby już w tym momencie mistrz jest pojemnikiem, to jest tylko pojemnik, to jest taki egregor. Oddawanie własnej energii tym różnym właśnie wieżom, takim, które ją transportują dalej. To mi trochę przypomina, on teraz pokazuje trochę jak w tych górach Tybetu, że jest jakaś taka góra, która jest bardziej sztuczna od innych, w sensie, że jest technologią wzmacnianą przez naturalną tam tę ziemię jakby, tak, tą podstawę, na której stoi, przez to miejsce energetyczne i tam dochodzi do tego, że tam jest transport, tam jest jakiś rodzaj alchemii i my się pozbywamy pewnych pierwiastków albo je oddajemy w zamian za coś, co jest sztuczne i to nas usztucznia, ale na przykład jakimś władcom panującym w Chinach czy gdziekolwiek wydaje się, że w ten sposób, zdobywają w ten sposób władzę, tak. I tu jest trochę tak samo, że my oddając tę energię naszą pierwotną, naszą energię źródła, prawdziwą energię w takiej medytacji, na przykład jaką wykonywał Mariusz, oddajemy to, co jest cenne i prawdziwe w zamian za coś, co przychodzi jako sztuczne, co nas usztucznia, co pochodzi od ras będących częścią symulacji. Te rasy razem z zamknięciem Matrixa, jeśli ktoś, tak już mówiłyśmy kiedyś w jakiejś sesji, jeśli ktoś wyjmie wtyczkę z kontaktu i Matrix zgaśnie, to te rasy zgasną. Wszystko zgaśnie tutaj, co mamy, w co wierzymy. Nasze umysły zgasną, ale zostanie duch i dusza. Powiedziałeś, że to są cztery punkty. Czoło, serce, gardło i brzuch. Mhm. A czy to ten pobór energii od Mariusza jest jakby w równej mierze z każdego punktu? Czy są jakieś różnice pomiędzy tymi punktami, jeśli chodzi o ciągnięcie energii od niego? Nie, są jeszcze w ogóle do energii, to jest jeszcze punkt w kręgosłupie i z tyłu głowy, widzę też. Mhm. Jeśli chodzi o energię, a najbardziej to jest serce i brzuch. Czy on już na tym etapie chciałby sobie te diamenty pousuwać? Tak. No niech to zrobi. Czy to automatycznie powoduje odłączanie już tych kozów od niego? Tak. To jest bardzo silny proces u niego i to te diamenty się zamieniają w taki kurz. Jakiś taki kurz, on tak jakby przychodzi teraz jakaś istota, która mówi, że ona pozbiera ten kurz. Przychodzi z takim odkurzaczem. W sensie niemal dzisiaj jest jakoś, ja ze sobą jestem, śmieszy mnie to, ale ma odkurzacz, taki coś w rodzaju jakiegoś takiego bardzo super nowoczesnego odkurzacza. I chcę ten kurz zabrać, ale Mariusz nie pozwala na to.
A co Mariusz chce z tym zrobić? Mówisz, on to sobie na razie zatrzymuje w jakiejś takiej, nie wiem, szkatułce i mówi, że chce zobaczyć, co to było. I widzi, jak to się mieni. On jest zdegustowany tym wszystkim teraz. I bierze teraz tą szkatułkę i mówi, że nie będzie tego nikomu oddawał, tylko otwiera sobie taki portal, taką właśnie czarną dziurę i mówi, że to wyrzuca. Wyrzuca to ze swojej w ogóle przestrzeni i też ta taką istotę. To jest jakaś taka mała istota, taka karykaturalna, nie wiem, co to jest. Też razem z tym odkurzaczem też wyrzuca. Mariusz mówił, że jego główny problem tutaj na poziomie fizycznym to jest właśnie brzuch. Powiedział, że tam odkładają się wszystkie jego traumy, jakieś tam leki przyjmuje, ale one tylko tłumią objawy. To był jeden z tych diamentów. Tak, ale tam jest jeszcze dzieciństwo i jest jeszcze jego inne życie. Widzę jego życie w Rosji. Co tam się wydarzyło? Co ma związek z tym brzuchem? On tam jest sportowcem, widzę, że jest bokserem. Widzę, że wygrywa jakieś walki. Natomiast dla niego to jest, on nie chce tego robić. Widzę jakieś takie ciosy w głowę, które dostaje i po tych ciosach jest, mówi, że czuje się dziwnie, tak jakby nie był sobą. Nie jest mu z tym za dobrze. Ale dalej walczy, bo mówi, że musi utrzymać rodzinę, że płacą za te walki jego, że lubią go oglądać. Nawet jak przegrywa, to go lubią po prostu, bo on mówi, że wzbudza w ludziach jakieś takie odczucia, tak jakby był kimś im bliskim. I mu współczują i zawsze tak, no, że czy przegrywa, czy wygrywa, to i tak jest bohaterem. I mówi, że już nie chce tego robić w pewnym momencie, ale musi utrzymać rodzinę. Ma żonę, dwoje dzieci, dwie córki. Ale później już tak jakby walczy coraz mniej, bo już nie ma siły. I mówi, że coś się dzieje z jego głową, że ma takie piski w głowie i czuje coś takiego czasami, jakby przejeżdżał mu w głowie pociąg bardzo szybko i pisk. Czuje straszny pisk taki, że musi złapać się za głowę. Jak gdzieś jest w sklepie, czy nie wiem, co to jest, tramwaj może. I tak to pokazuje, ale też mówi o takiej scenie, gdzie zostaje napadnięty. Że są jacyś, jakieś takie, nie wiem, wrostki. Oni są trochę pijani, rozpoznają go. Wiedzą o jego już niedomaganiu, o tym, że już właściwie tych walk nie ma. I biorą sobie go za cel, że go pokonają. No i tam zostaje jakoś mocno, mocno przez nich poturbowany. I tam coś pęka mu w brzuchu od tego. I pokazuje taki silny ból. Jeszcze a propos tego brzucha, Mariusz opowiadał nam o takiej historii, miało to miejsce około 5 lat temu, kiedy poszedł do domu do kolegi i tam też doznał jakiegoś dziwnego uczucia właśnie w brzuchu, jakiegoś takiego ścisku, bólu i dochodził do siebie no chyba z tydzień potem. Było to zarówno na poziomie fizycznym, jak i też mentalnym. Co tam się wydarzyło u kolegi? Nie widzę, że on pokazał część tylko tej sceny teraz dopiero, bo ta scena w Rosji mi się teraz otwiera. To jest jakoś powiązane z jego córką też. Jednym z tych bijących go mężczyzn jest jego zięć. Chodzi o jakieś pieniądze. Chcieli od niego, że ta córka jest za bardzo wpatrzona w ojca. Ten zięć jest przemocowy. Potrafi uderzyć córkę jego. I ona jakoś wcześniej wychodzi za mąż i ojciec jest temu przeciwny. Ona się chowa często za ojcem. On mówi, że straszy go ojcem albo że wraca do domu rodzinnego. Później jak już on, Mariusz jak był wczesnym, zakończył karierę, on jakoś idzie ulicą, wraca do domu i tak się nie za bardzo czuje. Mówi tak jakby w głowie, głowa go boli i zostaje napadnięty, to później dopiero w momencie, jak jest kopany w brzuch, mówi, to rozpoznaje tego zięcia dopiero wtedy. Ale później mówi, że bo taki później szpital, jak z tego wychodzi, to nie mówi córce, że to był on. Bo nie chce jej tak skrzywdzić. Natomiast, tak jakby mówi później, namawia ją, namawia, żeby go zostawiła. Ale tak się nie dzieje. No to możemy już wrócić do zdarzenia w mieszkaniu kolegi? Kolega był w Rosji? Tak, kolega był w Rosji i to był ten zięć, on był jego zięciem wtedy.
A dlaczego Mariusz dochodził aż tydzień do siebie, też psychicznie po tym wszystkim? Tyle samo dochodził wtedy po tej napaści. Widzę tydzień i psychicznie, i fizycznie. Okej, okay, jeszcze mamy tutaj taki sen. Sen z okresu dzieciństwa, w którym spadał z ogromnej wysokości i budził się roztrzaskując o ziemię i czuł wtedy ogromny ścisk w brzuchu, przechodzący w ból. Było to dla niego bardzo bolesne, bardzo traumatyczne. O co chodzi tutaj z tym snem z kolei? To jest kilka rzeczy. Odwołanie w ogóle do brzucha u Mariusza jest, widzę, że ma kilka, jest to podłoże życia tego w Rosji. Jest też przechowywanie jakiegoś bardzo silnego, nie wiem nawet jak to nazwać, nawet nie jest lęk, jak był dzieckiem, widzę tak jakby bardzo mocno, bo jakieś bardzo silne napięcie w nim było. Bardzo silne napięcie, takie jakby jego ciało się napięło po to, żeby się bronić. Jakby czuło się niepewnie, nie, jakby było w niebezpieczeństwie. Z czym to było związane? Ja widzę dom rodzinny, ale też ingerencje, które tam są. Też jakby on był straszony przez jakieś ingerencje należące właśnie do rodziny, do rodziców. I to jest jedna rzecz, ale też widzę te upadki. Ja widzę, że on ucieka. To jest jak powtarzająca się kara za to, że uciekł. Uciekł z jakiegoś miejsca, jakieś inne życie. Widzę go uciekającego. Widzę, jak ucieka i w pewnym momencie zatrzymuje się nad przepaścią. Zatrzymuje się nad przepaścią, ktoś go goni. Gonią go jacyś ludzie. I on ma wybór, albo dać się pojmać, albo skoczyć. I wybiera skok. Skacze. Znowu dochodzi do jakiegoś uszkodzenia. On żyje teraz, widzę, że żyje, ledwo, ale żyje. Ma jakby zmiażdżony lewą stronę od biodra, noga. Jest jakoś poturbowany, tam jest jakiś krwotok wewnętrzny. I leży tam jakiś czas. I tak jakby od strony plaży później przychodzą jakieś ludzie i mu pomagają. Go transportują go do szpitala. I on przeżył wtedy. Cudem, można tak powiedzieć. I tam brzuch najbardziej ucierpiał też i to było po prostu w tym śnie takie wspomnienie tamtego zdarzenia. Straszą go tym, tą sytuacją, bo to była jakaś sytuacja, właśnie próbuję teraz zobaczyć, teraz muszę się cofnąć, kto go gonił. Wojsko jakieś. Był jeńcem. Czyli po prostu straszą go we śnie tamtym zdarzeniem, pamięcią o tamtym zdarzeniu, bo co chcą wywołać w nim? Po prostu ten lęk jeszcze bardziej w nim, żeby był w lęku cały czas, tak? Ból też, ból. Potworny ból. Chodzi o straszenie go bólem, którego doświadczał w życiu. Ból fizyczny, który jest najgorszy, jest coś takiego, który jest najgorszy na świecie. I on mówi, że nie wie, czy jest gorszy ból psychiczny czy fizyczny. Bo czasami jeden może być gorszy od drugiego. I to było coś takiego. Tam chodziło o jakieś jeńce, on miał jakieś informacje, nie chciał się tymi informacjami podzielić. I uciekał. I całe tamto życie cierpiał już na ten brzuch, na ból brzucha? Nie, tam nie widzę, żeby tam był aż tak silny ból brzucha. Tam było bardziej jakiś rodzaj niepełnosprawności później. Ale zajmuje się nim jakaś kobieta. Chyba nawet ta, która go znalazła. To jest jakiś chyba kraj muzułmański. I zabierają go do szpitala. Okej, okay, czyli tutaj usunęłyśmy ten diament wcześniej. Co jeszcze tutaj może Mariusz zrobić, aby jakoś pomóc jeszcze tej swojej sytuacji związanej z tym brzuchem? Ach, ja jeszcze widzę jedną rzecz. Jak on jest dzieckiem i jest ten sen, to jest rodzaj taki, jakby go na siłę ktoś próbował wyciągnąć z jego ciała. I w momencie, kiedy on się stawia i mówi, że on nie pójdzie z nimi, to jakby to taki jest obrazek, który przypomina trochę, jakby ktoś go właśnie spychał ze skały. Mówi, no to nie. To twój powrót do ciała będzie wyglądał w taki sposób. I on wtedy nie wie jeszcze, że on to może zmodyfikować. Nie tylko tak, jak powiedział, że on się nauczył w pewnym momencie budzić zamiast, tak, zanim doszło do tego upadku ostatecznego, bolesnego, tylko w ogóle może do tego nie dopuszczać. I tu jest znowu dusza pokazuje, tu jest nasze ograniczenie. Czyli my jesteśmy w stanie, mamy taką moc, że jesteśmy w stanie się zaprogramować na wybudzenie, zanim dojdzie do traumatycznego, bolesnego upadku,
roztrzaskania, ale nie idziemy dalej, nie przychodzi nam to do głowy, że w ogóle możemy tego nie odczuwać i możemy odmówić udziału w tej szopce, gdzie ktoś cały czas próbuje wyrywać nas z ciała. To jeszcze raz to samo pytanie, to co jeszcze, Mariusz, po tym wyjęciu tego kryształu, po tym, co tutaj teraz powiedziałaś, co jeszcze sam może dla siebie tutaj zrobić, żeby jakoś pomóc sobie tutaj na ten obszar brzucha? Bo leki tylko tłumią te objawy, średnio pomagają. Dusza pokazuje od takich rzeczy związanych z jedzeniem, które będzie dla niego korzystne. To są już takie rzeczy, to takie typu, nie wiem, jakieś probiotyki, to te flora bakteryjna, coś takiego, coś co rozluźnia. To tutaj jest bardzo silnie mental. To jest tak, jakby on miał siebie samego objąć w brzuchu. Jakby miał wprowadzić tam energię swojej duszy. Czyli jakby miał połączyć serce z brzuchem. Tutaj jest też tak, że ta część została u niego jakoś tak bardzo poturbowana po to, żeby zaburzyć jego odczuwanie. Tak jakby, ja tu widzę jak takie jelita jako drugi mózg, ale ten mózg, który jest taki bardziej mądry, taki bardziej wyczulony na niuanse energetyczne, czuciowe, emocjonalne. I jakby tak jakby zabić w nim taką wrażliwość na to. I tutaj, nie wiem, cały czas dusza pokazuje, to jest tak jakby on miał się objąć w brzuchu. Jakby miał zacząć darzyć siebie tym, czym nie został obdarzony w tym życiu jako dziecko. Jakby sam sobie miał to dać. Bo on tego nie potrzebuje od nikogo zewnętrznego. Tak naprawdę tutaj to zrozumienie roli duszy jest takie, że my, dusza pytając, tak jak pytała ta koleżanka w książce, to tak samo dusza, doświadczając różnych rzeczy, chce obnażyć ich pustkę, ich beznadziejne odpowiedzi, które nas fascynują, ale do pewnego momentu. I tutaj tak samo. I dusza mu mówi, teraz jest ruch po twojej stronie. Teraz musisz się poczuć tym chłopcem w Tybecie, który wybrał to, że bierze sobie diamenty, dlatego że wiedział, że spotka się ze sobą w roku 2024 i w tamtym wcieleniu, w tej przyszłości, a tak naprawdę w tej równoległej rzeczywistości, te diamenty sobie wyjmie. I razem z wyjęciem tych diamentów dokona się znacznie większa transformacja, niż kiedy by wtedy ich nie przyjął. Bo wyjęcie diamentów i uzdrowienie swoją energią tego wszystkiego, co jest tutaj uznawane za nieuzdrawialne, jest prawdziwym wyjściem z Matrixa. Tak mówi dusza. To była mowa o domu rodzinnym. Tutaj nacisk kładzie Mariusz w jednym z punktów na pousuwanie wszystkich szkodliwych umów i kontraktów związanych z jego mamą. Jaką rolę odegrała mama tutaj Mariusza w tym życiu? Przynosiła kamyki, tak widzę na takim poziomie eterycznym. Te kamyki wkładała mu do brzucha. I też to, że on teraz jest też w polu swojej matki, to też jest nie bez przyczyny. Mariusz mieszka z rodzicami? Tak, bo on ma z tego pola wyjść. Ale to nawet nie musi robić tutaj jakichś takich teraz nagłych ruchów wyprowadzania się. Może, nie musi, to nie jest istotne, bo tak naprawdę mógłby dzisiaj wyjechać do Australii, a i tak by pozostał w jej polu też, w jakimś sensie. Te odległości tutaj nie mają takiego znaczenia. Chodzi o uwolnienie się, zupełne uwolnienie się, oddanie jej życia, ale wyjęcie jej życia z siebie, wyjęcie jej energii z siebie, wyjęcie jej zapisów z siebie i tej kokreacji, że on będzie synem, który nie dostał tego, co dziecko tutaj powinno dostać, żeby się mogło dobrze rozwijać w prawidłowy sposób, żeby mogło korzystać ze swojej energii. Więc to wszystko wyjmuje z siebie to doświadczenie z matką, oddaje jej to, co jest jej doświadczeniem i uwalnia się w sposób całkowity od niej. To nie jest tak, że ona go albo teraz denerwuje, albo ją uwielbia. To nie ma znaczenia, to po prostu to jest tylko sfera umysłu, sfera uczuć tego ciała emocjonalnego. Może tutaj to sobie odczuwać jakoś, ale to nie ma znaczenia. Jest wolny w każdym, on pokazuje jednak w każdym życiu, na każdej linii czasowej, od tego wszystkiego, co się stało w tym życiu,
ale też w innych, które zapoczątkowały te wydarzenia w jego dzieciństwie, teraz w życiu Mariusza. Czyli tutaj po prostu na etapie kontraktów, tak? Usuniemy kontrakt z mamą. On już to usunął. On to już usunął wszystko. Okay. Tak. Dobra, super. Dobra. Jeden z punktów Mariusza mówi o tym, że nie potrafię wejść w indukcję. Bardzo zależy mu na tym, aby widzieć. Co jest przyczyną tutaj tego, że nie widzi? Te ingerencje, te były te wszystkie kryształy. To było to szukanie. Tak naprawdę on się na to zgodził w Tybecie jako chłopiec, przyjmując te kryształy do swojego wnętrza. Zgodził się na to, że przestaje od tego momentu widzieć to, co widział. Że staje się teraz, będzie szedł ścieżką mistrza. Mistrzowie, mówi teraz dusza, ci, których tutaj postrzegamy, tak, ci wielcy, wszelcy, tacy znani, wystawiani nam, to mogą być, nie wiem, papieże, jacyś kardynałowie, mogą być przywódcy właśnie religii, sekt i jacyś też filozofowie, nawet, nie wiem, reżyser, ktoś taki, kto pisarz, do pewnego momentu ma wizję. Znaczy, może nie mieć od początku, ale na pewnym etapie już będzie pozbawiony wizji, tej prawdziwej wizji swojej, bo to jest czym innym jest nasza wizja, nasze widzenie, czym innym jest powielanie jakichś obrazów. Więc jeżeli do czegoś takiego dążymy, to musimy założyć, że w te role wpisane jest brak widzenia. Więc to było to, on za tym tęskni, natomiast dusza pokazuje, że najpierw musi sobie przywrócić czucie siebie. Że nie ma, tak, nie ma prawdziwych wizji, nie ma kontaktu ze sobą, bo inaczej to będą ingerencje, to będą obrazy podrzucane, to będzie widzenie astralu, to będą manipulacje, mistyfikacje. Widzi, najpierw musi widzieć siebie, zobaczyć siebie. Najpierw siebie rozłożyć na czynniki pierwsze, zobaczyć, gdzie jest coś, gdzie jest jeszcze jakaś rana, gdzie jest jakaś iluzja, gdzie jest jakiś program, gdzie coś nie domaga. I to wszystko rozpuszczać swoją energią, energią swojej duszy, ducha. A później to jest naturalne, że w jakiś sposób to może być jako wizja, jako czucie, jako jasno czucie, jako jasno wiedzenie. Różnie, ale to jest coś, co dusza pokazuje, ja wiem. Tu nie chodzi o jakieś spektakularne widzenia. Nie zawsze o to chodzi. Tu chodzi o takie wiedzenie niż bardziej niż widzenie. A czym są u Mariusza te stale powracające wspomnienia różnych scen z przeszłości, w których ma takie poczucie, że postąpił źle, niewłaściwie, że mógł postąpić inaczej? Dotyczy to innych ludzi? To był ten implant w głowie, w czole. I to jest typowa kontrola mentalna. To jest zatrzymywanie nas na myśleniu, na przywoływaniu wspomnień, fleszy. Tak, ale takie właśnie nawet z odległej przeszłości. Jakieś takie rzeczy, które nagle powodują, on powiedział o ukłuciu, bo to jest ukłucie, bo to jest taki jakby taki odłamek się wbijał i nagle czujemy niepokój. To jest jak zatruta strzała. To jest tak jakby ktoś wbił nam strzykawkę z czymś, z jakąś trucizną i już wtedy nasza energetyka jest zatruta. Czyli obniżyć nam częstotliwości, obniżyć nas, ściągnąć nas w dół. Ja to widzę jak takie koło, nie wiem, koło fortuny. Ruletka, która się toczy, która się kręci. I w pewnym momencie kuleczka wpada na taki czy taki numerek i to jest takie czy takie wspomnienie. Dalej też Mariusz pisze, brak radości wewnętrznej, uczucie, że coraz bardziej rozmijam się z tym, co mogło, co powinno się wydarzyć w moim życiu. Ogromne trudności z ukończeniem rozpoczętych zadań, projektów, jakaś taka prokrastynacja. Więc od początku brak radości wewnętrznej. To cały czas te sople, te diamenty. Odcięcie. Odczucie, że coraz bardziej rozmija się z tym, co mogło się wydarzyć, co powinno się było wydarzyć? Tak, bo on czuł, że coś innego się powinno wydarzyć, a wydarzało się to, co miało się wydarzyć, bo było w planie. On czuje to rozmijanie, więc jak on mówi, teraz dusza mówi, że jeżeli tobie się wydaje, że ty nie czujesz, to czujesz. Właśnie to czuje się w tych niuansach, ty czujesz, dlatego też tu jesteś, czujesz, że się rozmijasz. Ale tu jesteś po to, jakby żeby zrozumiał, dusza takiego pokazuje, że on zrozumiał wagę swojego teraz wcielenia tego, bo to jest wcielenie, kiedy on wyjął to, co jako chłopiec w Tybecie przyjął. Aby z tego poczucia rozmijania się
no, by tego nie zrobił. Niekończenie rozpoczętych zadań, projektów, to prokrastynacja. To jest jakieś rozproszenie, widzę, rozproszenie energii. Znowu, to jest właściwie wszystkie te kryształki. Cały czas to powodowało, też jest jeszcze jakiś implant w głowie, ale to jest ten z tyłu w głowie, okej, okay. To jest ten z tyłu w głowie. Rozproszenie, ja widzę. Rozproszenie takie, żeby on nie czuł, że ma kontrolę, że może kontrolować. To jest jak ten sen z dzieciństwa. On doprowadził do tego, że budził się zanim upadł. Potrafił to zrobić jako dziecko i to daje poczucie kontroli tutaj w tym życiu. I tak mu dusza cały czas mówi, możesz znacznie więcej niż to, tylko musisz poszerzyć swoją percepcję. Kolejny punkt Mariusza dotyczy Heli z DNA. Chciałby zwiększyć ich liczbę, ale pisze tutaj w tym punkcie też o swojej wadzie wymowy. Mówi, że jego mowa jest niewyraźna. Podobnie było z jego rodzeństwem. I kiedyś tam się dowiedział, że jest to związane z jakimś niepoprawnym połączeniem mózgu z układem nerwowym i że to wynika z uszkodzenia Heli z DNA. Ja widzę to jako implanty. Takie małe implanty rozmieszczone gdzieś na poziomie głowy. Trochę też widzę w jakimś odcinku górnym kręgosłupa, ale to jest, i ja znowu widzę, że to jest strach. Też życie tego boksera. I tutaj to, co widzę najbardziej, to to, że to się pojawiło w dzieciństwie tu u niego teraz, ale to jest związane z implantami. I nie widzę tutaj przyczyn w DNA. To jest sztucznie wywołane, żeby też odbierać mu jakąś taką pewność siebie, wyrażanie siebie, ale w taki dosadny sposób. Dążenie do tego, co chce osiągnąć. A jak widzisz jego DNA eteryczna? Chciałby sobie zwiększyć liczbę helis? Tak, dusza pokazuje, że on może sobie zwiększyć, że w Tybecie miał, mówisz, 86, a czasami 186. W zależności chyba od stanu, w jakim się znajdował. A później to się zaczęło obniżać, spadać zaczęło w różnych jego wcieleniach, kolejnym. No, zaczęło to spadać. I teraz na tym etapie ma kilkanaście i może sobie je zwiększyć. Dusza to nie pokazuje jakiejś ostatecznej wartości. Mówi, że to będzie przyrastać w miarę tego, jak on będzie objawiał w swoim życiu tutaj teraz fizycznym to, że ma więcej tych helis. To jest taka skuteczność, to jest panowanie nad energią. To jest już inne widzenie rzeczywistości. I dusza mówi inne wypowiadanie się. Mówi, że ciało może jeszcze potrzebować czasu, żeby dokonać pewnych zmian. Niektórych może nie chcieć. Dusza może uznać, że niektóre zmiany nie są konieczne, bo energię będzie chciała wrzucić w coś innego u Mariusza. Ale to jest wypowiadanie się. Ona mówi cały czas wypowiadanie się już w inny sposób. Stanowczy. To jeszcze mamy kilka też innych dolegliwości. Zimne stopy i dłonie. Brak takiej manifestacji pełnej duszy. Tak jakby ona nie dochodziła do dłoni i do stóp, ta energia. Musi być silniejszy przepływ, mówi dusza. Żylaki ma je także jego rodzeństwo i ojciec. Tutaj są rzeczy genetyczne, bardziej widzę w tym przypadku. Natomiast tak jak tutaj dusza pokazuje, zwiększenie tego potencjału energetycznego u Mariusza spowoduje, że to się objawi w całym jego ciele. Tak jakby inaczej będzie krążyć krew, w ogóle energia. Również w jego nogach, które będą go inaczej nieść, mówi. Dusza mówi tak, inaczej się wypowiadać, inaczej widzieć, mocniej odczuwać, mocniej, ale to nie znaczy jakoś boleśniej, to chodzi o takie odczucie w punkt i inaczej nieść, inaczej będą cię nieść nogi. I ostatni punkt Mariusza pyta o wpływ sztucznej inteligencji na niego i ewentualnie chciałby usunąć te szkodliwe oddziaływania. Tak jak u wszystkich, ja to widzę. Tutaj wszyscy jesteśmy zanurzeni w świecie sztucznej inteligencji, wirtualnej rzeczywistości i te implanty właściwie już sobie prawie wszystkie powyjmował. Dusza pokazuje inaczej. To nie jest jakaś walka ze sztuczną inteligencją. To jest ożywianie siebie coraz bardziej. Im bardziej my jesteśmy tutaj żywi,
w taki prawdziwy sposób. Tym bardziej nic, co jest sztuczne, nie będzie mogło się tutaj jakby długo utrzymać. To jest powrót do odczuwania, do życia, do odczuwania tego, czym są naprawdę te wartości źródła. Tego się nie da tutaj w pełni odczuć, ale można przeciągnąć sobie duszą i taką nić, której się będziemy trzymać. To co tutaj jeszcze nam zostało, jeśli chodzi o oczyszczanie? Kręgosłup, tył głowy, jest też jeszcze jakiś implant. No i na dole brzucha są jeszcze kamienie. I to są takie kamienie, że on mówi, że trochę się boi ich ruszyć, bo że jak je ruszy, to żeby go nie zaczęło boleć. Ale w tym momencie dusza pokazuje, jak to robi. Dusza mówi, skup się na swoim sercu. Wyjąłeś sobie stamtąd to szkło. Ten szklany stożek, który przypominał diament. Był sztuczny, emitował tam różne częstotliwości, pobierał od ciebie energię. I teraz jest czas, kiedy w twojej przestrzeni serca budzi się energia. Wraca, chociaż zawsze tam była, ale teraz się manifestuje. To jest twoja energia. To jest energia, o której marzą tutaj i którą chcieliby odzyskać, jeśli by sobie przypomnieli o niej wszyscy mistrzowie, którzy są zamrożeni. Bo Matrix musi zamrozić każdego, kto staje się wielkim, wielkim mistrzem. I ty to budzisz. I ta energia, dusza pokazuje, stworzyła tę grę. Energię waszych dusz stworzyły całą grę. To energia dusz powoduje, że widzicie tutaj cokolwiek. Morza, góry, że widzicie samoloty na niebie, chmury, cokolwiek, drzewa, wszystko. Widzicie siebie samych. Więc ta energia jest w stanie również wyjąć z twojego brzucha kamienie. Jako złe doświadczenia z twojego dzieciństwa. I dusza to wyjmuje. I mówi, że pamiętaj o swojej energii. I jaką ona ma siłę. I to nie jest banał. Jakby tak dusza mówi, że to nie jest jakieś puste, czcze gadanie. To jest coś więcej. To trzeba poczuć. Czyli po usunięciu od tego wszystkiego, co tam się znajdowało w tym brzuchu, tam wcześniej dusza powiedziała, że on ma siebie samego objąć. A czy tutaj jest jeszcze z poziomu duszy? Dusza może jakoś wypełnić ten obszar swoją energią? Tak, mówi, musisz zacząć oddychać swoim brzuchem. Oddychać i jednocześnie czuć energię. Czuć swoją energię, wypełniać się nią. I z perspektywy tej energii patrzeć na to, co się dzieje wokoło. I jeśli jesteś tej energii, a patrzysz na to, co się dzieje dookoła, to jesteś w swoim stanie. W stanie, który... Mówi, jest trudny do opisania. Trudno ten stan opisać, bo to nie jest ani radość, ani smutek, ani zamyślenie. To jest stan, który nie jest żadnym znanym stanem w Matrixie. To nie jest euforia, to nie jest śpiewanie, to nie jest dobijanie się, to nie jest depresja. Nie ma takiego określenia. To jest bardzo głębokie odczuwanie, bycie wiedzą, bycie sobą. To są takie rzeczy, trudno to opisać. Umysł nie ma na to określenia, dlatego tak ta gra wygląda. Te wszystkie kozy, humanoidzi, może już im oddać te złote szaty? Tak, te złote ubrania też oddaję. Połączenie wszelkie z tymi właśnie humanoidami, kozami, tam były jakieś trójkąty łączące go z tymi mistrzami tak zwanymi. Trójkąt się już wypalił, on już nie świeci. Bo on już, Mariusz jest odłączony od tego trójkąta, więc trójkąt się przeniósł tam, ta wieża, ta taka złota jakby przeniosła się już tam, gdzie ma zasilanie. W jego przestrzeni już jest dezaktywowana, już nie świeci. On teraz też szybko tak się jakby odpina od tego. A co, pojedziemy do kontraktów? Pousuwane są kontrakty też, widzę, bo są jakieś puste strony. On ich nie wyrywa tych kartek, tylko jakby takim ruchem ręki powoduje, że ulatnia się jakby taki atrament czy tusz, którym one zostały zapisane. I w takim właśnie gestem usunął kontrakty związane z oddawaniem energii. I tutaj mówię o percepcji, to jest jakby rozumieniu, żeby patrzeć na tę grę inaczej niż my jesteśmy przyzwyczajeni, bo to nasze spojrzenie i nasze poszukiwanie pokazuje teraz swoje wcielenie jako fizyka.
był fizykiem w jakimś kraju, to jest Austria, czy Austro-Węgry, teraz widzę. On był fizykiem, który też chciał badać rzeczy, które są jakieś cząsteczki, atomy. Mówi, że chciał rozumieć, czy można być jednocześnie w różnych stanach. No w każdym razie tutaj pokazuje, że patrzył źle. Jeżeli my idziemy ścieżkami już takimi wydeptanymi przez naukę, przez myślicieli, przez naukowców, przez wszystkich tutaj, to nie dojdziemy donikąd. Trzeba patrzeć tak jak na tę książkę naszej jednej tutaj z dusz, która była u nas na sesji. Trzeba patrzeć zupełnie inaczej. I mówi, że wtedy jak będziesz patrzył inaczej, to zaczniesz to rozumieć i rozgryzać. I on sobie właśnie wyrzuca kontrakt na to, żeby patrzeć w taki sposób, jak inni, iść taką drogą, jak inni. Że skoro jest droga i dokądś prowadzi, to ja nią idę. A tu trzeba zupełnie znaleźć inny pomysł na siebie. Tak to mówi. I tu są jakieś jeszcze takie mniejsze kontrakty, jakieś tam poczucie niespełnienia, braku kontroli. To wszystko wyrzuca. Awatar? Połączenie z sobą, mówi. Zwiększa sobie połączenie z sobą. Energia duszy, energia duszy, która leczy. Która uzdrawia ciało. Kiedy w ciele się coś pojawia, jeśli pójdziesz, dusza mówi, do punktu, w którym znalazłeś się tutaj, w taki sposób, że usunąłeś ingerencję z wielu żyć, począwszy od tego tybetańskiego. Odłączyłeś tutaj wiele istot od siebie. Wyrzuciłeś kontrakty. To tak samo wprowadzając energię do swojego życia, w swoje ciało, będziesz mógł je uleczać i patrzeć zupełnie inaczej. To na koniec ostatnie słowo tutaj jeszcze, zanim zamkniemy dla Mariusza od duszy. Widzę tego chłopca w Tybecie, który teraz w tym momencie jest wolny od tych kryształów. Czyli Mariusz swoim gestem uwolnił już teraz w tym momencie jego od przyjęcia tych kryształów i oddania mocy. I widzę tego chłopca, który teraz biega w jakimś pastwisku i się śmieje. Bardzo jest wesoły. Ale tak prawdziwie, bardzo się śmieje, tak się śmieje do rozpuku trochę. I nie wiem, ten śmiech trochę przypomina ten nasz śmiech tutaj z sesji. On się w pewnym momencie widzę, że turla, tarza się ze śmiechu. I mówi, że aż mu lecą łzy, aż go boli brzuch. Ale mówi, że go boli brzuch nie tak jak ciebie, pokazuje dla Mariusza, tylko mówi, i mówi mi, nie boli tak jak je bolał ze śmiechu. Bo to wszystko jest takie śmieszne. I naprawdę ten chłopiec, i on jest, i biega dalej, tam są jakieś zwierzęta, chyba jest jego matka, i on mówi, że jest taki szczęśliwy, że już nie będzie musiał być tym mistrzem, i że Mariusz go uwolnił, i że to jest najlepsze, co mógł zrobić, i on to przekaże innym duszom. Przekaże innym duszom, że... Ale że hosty zaczęły rozumieć. Dobra, a ty popłakałam, słuchaj, ze śmiechu. Dzisiaj ze śmiechu się popłakałam. Nie. I mówi, że hosty zaczęły rozumieć i się tarza w tym, naprawdę, ale jest bardzo, bardzo szczęśliwy i mówi, że to jest wszystko takie zabawne, to co my bierzemy za prawdę jest po prostu bardzo, bardzo śmieszne i trzyma się za brzuch i się z nami żegna, macha do nas. No jeśli to wszystko, to Natalia, rozłącz się, zanim pękniesz ze śmiechu. I wracaj do polityki.